stop zaparowanym szybą i wilgoci w naszym samochodzie. Do tego potrzebujemy żwirek silikonowy, parę skarpetek. Do skarpetki wsypujemy tego żwirku silikonowego. Im więcej, tym lepiej. Następnie dokładnie to wszystko związujemy. Żeby mieć pewność, że się nam nic w samochodzie nie wysypie, dajemy na tą pierwszą skarpetkę drugą skarpetkę. Również dokładnie to wszystko związujemy. Jest drugi sposób, sposób z ryżem. Postępujemy identycznie, do skarpetki nasypujemy ryżu, związujemy dokładnie i możemy również dać na to drugą skarpetkę. Fajne, co? Następnie umieszczamy to wszystko w samochodzie, pod przednim fotelem i pod przednią szybą. Jest to sposób bardzo skuteczny. Po kilku dniach mamy osuszony samochód. Rano wstając mamy czyste, piękne szyby. Silikon i ryż skutecznie pochłoną nam wilgoć z samochodu. Dziękuję za oglądanie filmu. Jeżeli chcesz zobaczyć inne moje filmy, tu z prawej strony kliknij, żeby je obejrzeć. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie.